Jeśli mnie nie subujesz, to zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Odnośnie moich filmów, to nie przegapisz żadnego z mojego nowego materiału. Siemano wszystkim, z tej strony Zwycięzca i witam was w kolejnym materiale w World of Tanks na kanale. I dzisiaj mamy w materiale znowu stalowego łowcę, z tym, że mamy tym razem powtórki na Ravenie. Będzie to co prawda odcinek krótszy niż odcinek na Adlekinie, ponieważ tutaj będą tylko dwie bitewki. I dobra, zacznijmy może od parametrów Ravena. Tak, to sobie oddaję kamerę, żeby widzieć cokolwiek mniej więcej czy są jakieś dropy niedaleko. Mamy gdzieś na minimapie pokazanego bota, mamy zielony zrzut i drugi zielony zrzut. Ale dobra, wracając do tematu pojazdu. Jeśli chodzi o działo, to na początku ma on zamontowaną 105, 130 penetracji na zwykłych, 215 uszkodzeń. Natomiast na Goldzie jest już tej penetracji 163, 170 uszkodzeń. O, pokazał się Warek, który jest na poziomie drugim ulepszenia. W ogóle mamy 6 lightów, 5 medów i 4 heavyki. Z czego jeden heavy jest tutaj, jeden med jest też tutaj. No, jak na razie mam tak trochę przesraną sytuację. Na razie stwierdziłem, że wolę uciec od Warga, od człowieka Wargi, pozdrawiam swoją drogą. Jak na razie gościu się sfokusował na mnie, co zresztą było widać na odcinku z bitwy na Arlekinie, gdzie tam też wyglądało było pokazane, jak wygląda fokusowanie się mnie na przeciwniku i przeciwnika na mnie. Było to mocno widoczne, z tego co ja pamiętam, tam byłem raszowany przez Polaka, który był na poziomie wyżej niż ja. No, tutaj zauważyłem, że skoro mam więcej HP, to mogę sobie pozwolić już przeatakować go bardziej. Rest in pepperoni, że się tak wyrażę. Fakt faktem, prawie mnie zniszczył gościu, ale... No, na szczęście udało się bez ekscesów, bez zgonu. Z tyłu jak widać jest spadochron, ale niestety jest przeciwnik przy spadochronie. Także to też jest problem. Tak, swoją drogą, jeżeli ktoś chce, może mi tak znać, czy ktokolwiek z was, grając Ravenem, bierze jako aktualizację sobie to, zamiast przeładowania magazynkowego? Bo tak szczerze powiedziawszy, z tego co ja zauważyłem, większość graczy, które grają Ravenem, no, bierze to przeładowanie magazynkowe, bo chyba szybkość ładowania, no nie ma sensu robienie tego modułu na Ravenie. I swoją drogą zaczynamy od powtórki gorszej na Ravenie. Nie wiem, czemu ja tam się obróciłem, skoro tu się pokazał bot. No ale no, nieważne. Tak, chciałem skupić się na zniszczeniu tego zająca, ale... No pagadzie gnieda. Też się tak wrażę. Niestety nam to wcześniej nie wyszło. No tu mamy jak zwykle mobilność. Jeżeli chodzi o Ravena, to ja biorę zazwyczaj właśnie mobilność. Staram się nie brać tej... punktów wytrzymałości, czy pancerza, to było pancerz chyba. No, niemniej jednak zdarza się, że wybrałem kiedyś pancerz zamiast mobilności, ale o tamtej pory stwierdziłem, że faktycznie na pancerzu jest się w stanie więcej odbić. Niemniej jednak wolę brać mobilność, jeżeli miałbym na przykład atakować Walkirię, która też będzie na odcinku jakimś. Aczkolwiek jeżeli miałbym atakować Walkirię czy też Warega, to jednak wolę mimo wszystko wziąć mobilność, żeby mieć szansę jakąkolwiek objechania
przeciwnika. Tak, ten Rusek może mieć upgrade też do mobilności, ale no Niemiec, z tego co ja kojarzę, poza tą dynamiką, która jest na samym początku, czyli gdzieś tutaj, w tym przypadku na poziomie drugim, trzecim, różne pojazdy mają to różnie, no medy mają na trzecim, a ciężkie mają chyba na drugim, o ile się nie mylę. O! To był lag, pierwszy lag i drugi lag, jak widać. Problemy techniczne. Na początku było moje lekkie zdziwienie, co się stało z tym, z rozgrywką, a nie miałem nic z aktualizacji, czy też z pobierania, czy nie prowadziłem wtedy streama nawet. Swoją drogą zachęcam na streamy. Zachęcam do wpadnięcia na Twitcha oraz Kika. Tam się będą pojawiały transmisje na żywo. Także zapraszam. Link w opisie. Do Twitcha na pewno, nie pamiętam czy to jest w opisie do Kika, ale do Kika też postaram się dorzucić. Link do opisu. No, tutaj widać pokazał się niedźwiedź. Nie wiem jakim cudem ja się odbiłem od dupy niedźwiedzia. Tak szczerze, bo to jest połączenie chyba tej gra jedynki i tej gra dwójki. Wieża, z tego co ja widziałem, wieża to jest chyba z tej gra jedynki, dwójki. Tak, wieża jest z tej gra dwójki, a kadłub był z tej gra jedynki. Ciekawe połączenie. Nie czy VK któraś nie ma czegoś takiego w rzeku technologicznym niemieckim. O, pokazał się przeciwnika Bailang. Z tym, że zdążył mi zwiać z dwóch pocisków, ale też jest przeciwnika Valkyria, jak widać. To jak już zauważyłem, że tam jest Valkyria, to stwierdziłem, dobra, nie, ja też jednak mimo wszystko uciekam. Aczkolwiek zbliżamy się jeszcze do akcji, która też będzie warta zanotowania, jeżeli chodzi o walkę i o laga, o zlagowanie gry. O, jest Valkyria, która mnie chyba swoją drogą nie widzi, aczkolwiek tego nie jestem pewien. Szczerze, tak się za chwilę nie patrzę, ale włączałem sobie Discorda na telefonie. A, to jest powiadomienie na kanale głosowym. Swoją drogą postaram się niedługo wrzucić już linki do Discorda, właśnie do opisu, żeby ktoś był, jakby ktoś był zainteresowany, to żeby wszedł. O, tu mam kolejnego laga, jak widać. Co zresztą jest widoczne z kamerą, że kamera zostaje z tyłu, a pojazd został do przodu pojechał. No tutaj już aż takiej delikatnej wiązanki tutaj nie było w tym przypadku. Okej, nie wiem dlaczego nie mogę przebić Valkyrii na autocelowaniu. Skuteczność taka seta skuteczność, 50-50, jeżeli chodzi o procentową celność. Would anybody like some pound cake? I'd like some pound cake!